Okej, witajcie na kanale BookBeat w nowym filmiku po bardzo długim czasie i chciałam was bardzo mocno przeprosić za tą przerwę, która nastała na moim kanale. No, ale jak możecie zauważyć nowe tło i też jeżeli śledziliście mojego Facebooka, to mniej więcej macie rozeznanie, czym ta przerwa w nadawaniu na kanale była spowodowana, więc też jeżeli chcielibyście jakieś takie większe wyjaśnienie, to zapraszam was na kanał Dreamcatcher, gdzie tam nagrałam vloga, który niedługo się pojawi, no i tam właśnie dowiecie się, dlaczego nastąpiła zmiana tła i tak dalej, więc zapraszam was bardzo serdecznie na kanał Dreamcatcher. A jeżeli chodzi o kanał BookBeat, to nagrywam dzisiaj dla was podsumowanie czytelnicze miesiąca, czyli wrap-up z czerwca. No i też od razu chciałam zaznaczyć, że w związku z tym, że jesteśmy z nowym miejscem, to też mogą być jakieś dziwne, nie wiem, prześwietlenia czy coś, dlatego że jeszcze tego miejsca tak za bardzo nie ogarnęłam i nie wiem, jak tu się nagrywa. Też nie nagrywam przy lampach, a przy świetle dziennym, więc może być coś za ciemno, coś za jasno, może nagle słońce wyjść i po prostu będę prześwietlona i nie wiem, naprawdę pierwszy raz to nagrywam i też pierwszy raz bez lamp od wieków. Ostatni raz bez lamp nagrywałam, jak mieszkałam na stacji, no i też za bardzo siebie nie widzę, bo nie mam tego lustra, które zwykle stało za aparatem i pokazywało mi tak mniej więcej, czy jestem w kadrze, czy nagrywa się, więc w każdej chwili mój aparat może się wyłączyć i ja nie będę tego świadoma, więc tak, trzeba zainwestować w nowy aparat z podglądem, żebym wiedziała, co nagrywam, gdzie nagrywam, czy jestem w kadrze, czy mnie nie ma. Masakra, no ale niestety zanim kupię nowy aparat, to pierw muszę zainwestować w nowy komputer, bo jeżeli kupię nowy aparat i mi wysiądzie komputer, to będzie po prostu kaplica, bo nie będę miała gdzie edytować filmików, które nagram, więc tak, komputer jest ważniejszy niż aparat, no ale spokojnie, z czasem będą obie rzeczy, będzie lepsza jakość, ale wy po prostu trzymajcie za to kciuki. Ale wracając do głównego tematu tego filmiku, czyli do wrap-upu, to miesiąc czerwiec nie był tak obfity w książki jak miesiąc maj, dlatego że nie przeczytałam 10 sztuk książek, a przeczytałam 6, czego 3 są nowe, a 3 są powtórkami. Więc mogłabym nazwać miesiąc czerwiec miesiącem powtórek, dlatego że dawno już nie przeczytałam aż tylu książek, które kiedyś wcześniej czytałam w jednym miesiącu, zwykle tak jedna na miesiąc, jedna na dwa miesiące z takich rereadów mi się udaje przeczytać, a tu nagle w jednym miesiącu aż 3, więc to było trochę szokujące. Jestem bardzo zadowolona z tego, że mimo wszystko udało mi się przeczytać 6 książek, chociaż liczyłam, że jeszcze jedno mi się uda, ale niestety nie wypaliło. Pierwszą książką, którą przeczytałam w czerwcu, był to klasyk literatury angielskiej dla dzieci, czyli O czym szumią wierzby Kenneta Grahama, i powiem wam, że od dawna planowałam przeczytać tę książkę, jednak cały czas było mi nie po drodze do niej, ale stwierdziłam, że teraz zabieram się za nią i nie żałuję, żałuję tylko tego, że wcześniej po nią nie sięgnęłam i żałuję tego, że nie sięgnęłam po nią w wersji papierowej, bo patrząc na te wszystkie obrazki na czytniku, po prostu żałowałam, że nie mam wersji papierowej. One by wtedy robiły większe wrażenie, a wiem, że też jest kilka wydań, które są po prostu przepiękne. A jeżeli chodzi o treść tej książki, to też bardzo mi się ona podobała ze względu na postaci, dlatego że pod postaciami zwierząt można było się doszukiwać postaci ludzkich i fantastycznie został tutaj zastosowany zabieg antropomorfizacji i no, jak czytałam tę książkę, to w ogóle nie odczuwałam tego, że jest ona skierowana dla dzieci, popatrząc na to, że właśnie są zwierzęta i oni mają tam swoje przygody, jakieś problemy i je rozwiązują, to kompletnie nie czułam tego, że ta książka jest zbyt dziecinna, wręcz powiedziałabym, że jest ona
na równym stopniu dla dzieci, jak i dla dorosłych, bo dzieci można przed czymś przestrzec, a dorośli mogą odnaleźć własne odbicie właśnie w tej książce. Bardzo podobała mi się postać Ropuchy, bo ona to po prostu tak wydziwiała i mimo, że robiła, ciągle powtarzała te same błędy i nie uczyła się na nich, to fajnie mi się czytało przygody tej postaci i też lubiłam tego Kreta, tego szczurka, to po prostu było fantastycznie napisane. Jeżeli jeszcze nie czytaliście O czym szumią wierzby, sięgnijcie, bo jest to naprawdę rewelacyjna książka. Kolejną książkę już kiedyś czytałam, ale ze względu na to, że chciałam zabrać się za kolejne części tej trylogii, a niewiele pamiętałam z pierwszego tomu, to stwierdziłam, że sobie tę książkę odświeżę i jestem nią po raz kolejny zachwycona. A tą książką jest Czas żniw Samanthy Shannon. Rewelacyjna książka, gdzie przenosimy się do świata Sayonu wraz z Paige Mahoney, która jest sennym wędrowcem i przedostaje się do ludzkich umysłów, zabiera jakieś informacje potrzebne jej i tak dalej. No i ta książka jest rewelacyjna, jest to świetna dystopia, już się nie mogę doczekać, kiedy zabiorę się za kolejne części, które czekają już na moim czytniku. No i bardzo, ale to bardzo po raz kolejny mi się ona podobała. Jest ona świetnie napisana fabularnie, ma rewelacyjnie skreowane postacie, które można kochać i nienawidzić, ale one mają taki fajny charakter. Ja w szczególności sobie ukochałam postać Paige, która jest naszą główną bohaterką, dlatego że jest ona buntowniczką, jest wytrwała, dąży do celu, ale też jest w niej pierwiastek takiej subtelności. No i drugą postacią, którą też uwielbiałam, był to naczelnik i za każdym razem, gdy była scena pomiędzy Paige a naczelnikiem, to po prostu była taka fajna chemia, takie iskry leciały i że po prostu... Ach, uwielbiałam ich razem. I gdy czytałam po raz kolejny tę książkę, to skojarzyła mi się ona nieco ze Szklanym Tronem, ale powiem wam, że już miałam takie kiedyś odczucia względem Szklanego Tronu, że kojarzył mi się on z Czasem Żniw, bo Czas Żniw kiedyś przeczytałam wcześniej niż Szklany Tron. Niby Czas Żniw i Szklany Tron to zupełnie inne książki pod względem fabuły, postaci, czasów, w których dzieje się akcja, miejsc i tak dalej, i tak dalej. Jednak właśnie taki podobny klimat, coś taki vibe, to coś się takiego odczuwa, przynajmniej u mnie, że te książki bardzo, ale to bardzo do mnie przemawiają. Jestem zachwycona, już się nie mogę doczekać, aż zabiorę się za Zakon Mimu. Kolejną książką w czerwcu była to książka Brittany C. Sherry, Art and Soul. Jeżeli obserwujecie mój kanał, to wiecie, że już kiedyś czytałam książkę tej pani i było to Kochając Pana Danielsa i ta książka mi się nie spodobała. I naprawdę to była jedna z gorszych książek 2016 roku. No ale jeżeli chodzi o Art and Soul, podchodziłam do tej książki z ogromną, przeogromną rezerwą i na początku myślałam, że też będę ją hejtować, ale koniec końców była to nawet w miarę okej książka, którą dało się czytać, taki odmóżdżacz, nic specjalnego, ale spoko. Art and Soul poznajemy dwóch bohaterów, którzy są naszymi narratorami i mamy z jednej strony Arię, która jest nastolatką i zachodzi przez przypadek w ciążę. Drugą postacią jest Levi, który przenosi się do nowej szkoły ze względu na ojca, który jest chory i chce właśnie z nim spędzić ostatnie chwile życia. Na początku ta książka wydała mi się infantylna i trochę głupia ze względu na postać Arii, która właśnie taka była, jej wytłumaczenia na niektóre rzeczy po prostu nie trzymały się kupy i były po prostu, jakby to powiedzieć, z dupy wzięte i po prostu, żeby coś wytłumaczyć na siłę, ale ona pewnie wiedziała, że nie ma racji. No i później ta postać nieco bardziej mi się spodobała, tak bardziej dojrzała i powiedziałabym, że te późniejsze sceny jakby zupełnie inny autor pisał w tej książce. A postać Lewiego tak średnio mnie zainteresowała, nieco kojarzyła mi się z postacią Kochając Pana Danielsa, tą główną, która też jechała do ojca. Ja nie wiem, czy Brittany C. Sherry ma jakiś problem z ojcami i trzeba do nich jeździć, czy coś w tym stylu, ale bardzo mu współczułam ze względu na sytuację z matką, bo była ona dość ciężka i ten wątek by mógł być najbardziej interesujący i gdyby wokół tego wszystkiego się kręcić, no to
to myślę, że ta książka bardziej by mi się spodobała. Początek mi się nie podobał, ale później się bardziej wkręciłam. Podobał mi się ten wątek związany z Art and Soul. Dlaczego ta książka nosi taki, a nie inny tytuł, to mi się bardzo spodobało. Ale zakończenie tej książki to było już dla mnie nie do zniesienia i było ono zdecydowanie za bardzo przeamerykanizowane i bardzo przewidywalne, oklepane, po prostu przeciętne, nic w tym zakończeniu nie było fajnego i po prostu to nie, zdecydowanie nie, ale koniec końców ta książka i tak bardziej mi się podobała niż Kochając Pana Danielsa. Następnie przeczytałam książkę, którą już kiedyś bardzo, bardzo, bardzo dawny czas temu czytałam, a było to, podejrzewam, na koniec podstawówki bądź jakoś na początek gimnazjum. Albo w gimnazjum, nie jestem do końca pewna, kiedy to nastąpiło, ale tak, bardzo długi czas temu, więc niewiele z niej pamiętałam i bardzo chciałam zobaczyć filmy, które powstały na jej podstawie, a że w telewizji leciały te filmy, których niestety też jeszcze nie widziałam, bo wtedy, kiedy przeczytałam tę książkę i wyszedł film w telewizji, to był finał Produce 101 Season 2 i po prostu byłam załamana i nie chciałam nic więcej oglądać, ale już ten smutek pro Produce 101 minął. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, nie wiedzcie. Może wytłumaczę wam to kiedyś, ale wracając do książki, tą książką, którą kiedyś już przeczytałam, był to Hobbit, czyli Tam jest powrotem Tolkiena. I powiem wam szczerze, że nie pamiętam, jakie miałam dokładnie odczucia czytając tę książkę. Po raz pierwszy wiedziałam, że mi się podobała, ale teraz, gdy po raz kolejny ją przeczytałam, byłam nią zachwycona i na pewno będę do niej wracać, będę ją czytać dzieciom, bo jest ona przegenialna. Szczególnie podobała mi się narracja tej książki, dlatego że tutaj narrator zwraca się bezpośrednio do czytelnika i daje to takie fajne odczucie, że wow, narrator do mnie mówi. No i też fajne jest to, że ten narrator przypominał niektóre sytuacje w związku z jakimiś przygotami i tak dalej. No po prostu to było genialne. I jak zwykle oczywiście ja się już rozpowiadam na temat książki, ale nie powiedziałam wam mniej więcej, o czym jest ta książka, bo może ktoś nie czytał Hobbita albo nawet o nim nie słyszał. Więc w Hobbicie mamy Bilbo Bagginsa, który jest tytułowym hobbitem i wraz z kompanią krasnoludów wybiera się na wyprawę po diamenty, złoto i inne kosztowności i na koniec tej wyprawy, o ile przeżyje, no to dostanie jakąś tam część, a że hobbici nie są z natury osobami, które z chęcią wybierają się na przygodę, wolą taki domowy styl życia, z rutyną i tak dalej, no to nie leży w naturze hobbita, żeby wybierać się właśnie na takie przygody. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tej książki, to fantastycznie została ona napisana, postaci są rewelacyjne, super przygody, nie czuję się tego, że mimo że jest ta książka bardziej skierowana do młodszych odbiorców, to nie czuję się tego aż tak za bardzo, ale jednak widać, że jest to książka dla dzieci, ale i tak odczuwałam z tego przyjemność, fajne przygody, fajne postaci, fajne stwory, no po prostu cud, miód i orzeszki. Przedostatnią książką, którą przeczytałam w czerwcu, była to dystopia, która mnie zachwyciła i sięgnęłam po nią dlatego, że chciałam obejrzeć serial na jej podstawie i powiem wam, że serial bardziej mi się podobał niż książka, ale książka i tak była cudowna. I tą książką jest opowieść podręcznej Margaret Atwood, w której przenosimy się do Republiki Gileadzkiej, w której panuje dystopijny klimat, gdzie mężczyźni są na najwyższych stanowiskach, to oni wszystkim rządzą, oni zarządzają budżetem domowym, kobiety nie mają prawa, aby posiadać jakiekolwiek pieniądze, wszystkim zarządzają mężczyźni, a kobiety mają jedynie ładnie wyglądać, robić to, co powinny, do czego zostały stworzone, czyli rodzić dzieci, zajmować się domem i po prostu tyle. A w związku z tym, że na całym świecie panuje kryzys urodzajny, zarówno ten z plonami, jak i z narodzinami dzieci, no to w Republice Gileadzkiej mają coś takiego jak podręczne, czyli kobiety, które są jeszcze płodne i można je
dać do osób, do domów, gdzie kobieta nie może zajść w ciążę, ma ona męża, a podręczna jest po prostu osobą taką surogatką. I tutaj bardzo ciekawie zostało to wszystko ujęte, bardzo podobała mi się ta książka, bardzo podobał mi się ten wydźwięk religijny, jak wszystko zostało podporządkowane Słowu Bożemu i to jak sobie każdy zinterpretował po swojemu, żeby po prostu to im pasowało i w razie W mieli jakieś argumenty do osób, które by atakowały ich i oni wszystko pod Słowo Boże, bo Słowo Boże jest najważniejsze i ten jedyne. Więc nikt się temu nie będzie przeciwstawiał. Bardzo ciekawie został też ujęty ten ceremoniał związany z zapłodnieniem kobiet. To było dla mnie przerażające, ale też w jakiś sposób fascynujące i no, po prostu nie mogłam sobie tego w głowie ułożyć, jak można było do tego dopuszczać i masakra, masakra. No, po prostu nie chciałabym żyć w świecie Republiki Gileadzkiej, bo było to przerażające i też te ich stroje, kolor czerwony, że one są płodne, no po prostu świetnie ta książka została napisana, podobała mi się bardzo, ale serial jeszcze lepiej to wszystko oddał, dlatego że tam były poruszone wątki i też zupełnie inaczej nieco przedstawione niż w książce Margaret Atwood, tak bardziej uwspółcześnili to. Mimo, że ta książka została napisana pod koniec XX wieku, to widać jak bardzo jest ona aktualna w dzisiejszych czasach i trochę mnie to przeraża i boję się, że kiedyś może Polska się stać taką republiką gileadzką. Przeraża mnie to. Ale no, świetnie ta książka została napisana i żałuję tylko tego, że wcześniej o tej książce się nie dowiedziałam i dopiero serial, który powstał na jej podstawie, mnie o niej poinformował i też będzie drugi sezon, więc już się nie mogę doczekać. I ostatnią książką, którą udało mi się przeczytać w czerwcu, był to Harry Potter i Kamień Filozoficzny J.K. Rowling. Tej książki chyba wam nie muszę przedstawiać, bo chyba wszyscy wiedzą, że Harry jest sierotą, którego rodzice zostali zamordowani przez Lorda Voldemorta i wszyscy boją się wypowiedzieć jego imię. Ja się nie boję, bo strach przed imieniem wzmaga strach przed osobą, która je nosi. Tak i po raz kolejny wróciłam do świata Harry'ego Pottera po 2-letniej przerwie, bo po raz ostatni Harry'ego czytałam, gdy zaczynałam serię Potteromania i jestem po raz kolejny zakochana w tej książce i cieszę się, że no, wróciłam do tego świata, bo czuję się tak jak tam jak w domu i to jest po prostu coś cudownego, magia Harry Potter, po prostu cud, miód i orzeszki. I myślałam, że przeczytam też drugą część, ale jednak zawirowania życiowe sprawiły, że nie udało mi się jeszcze skończyć Komnaty Tajemnic, ale też nie spieszę się z czytaniem tych książek, dlatego że nie wiem, kiedy po raz kolejny po nie sięgnę i tak chcę się nimi delektować. Jak czekoladkami. No, one są cudowne. Ja bym mogła je czytać non-stop i by mi się nie znudziły, bo ten świat jest cudowny, cudowny. Ja bym chciała zamieszkać w Hogwarcie. Gdyby można było się przenieść do książki, to ja bym tak weszła w te stronice i nigdy z nich nie wyszła. Okej, to by były wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w czerwcu. Powiem wam, że nagranie tego filmiku po tak długim czasie to była jakaś masakra i co chwilę nic mi nie wychodziło. Wyszłam z sprawy. Zdecydowanie wyszłam z sprawy i nie potrafię już nagrywać. Czuję się, gdy nagrywam ten filmik, strasznie zdenerwowana i mam nadzieję, że tego nie będzie po mnie widać, ale naprawdę stres jest ogromny, jakbym nagrywała po raz pierwszy w życiu filmik, a przecież już tyle tych filmików nagrałam. No i mam nadzieję, że też nie będzie zbyt długi, bo jednak 6 książek było, a pewnie i tak będzie trwało 20 minut. Ale mniejsza z tym. Standardowo jestem bardzo ciekawa, jakie książki udało wam się przeczytać w minionym miesiącu, ile tych książek było, czy jesteście z nich zadowoleni, no i też czy czytaliście te książki, które wam dzisiaj pokazałam, a może je macie w planach. Jeżeli chcecie mi coś polecić, to też piszcie w komentarzach. Jeżeli filmik wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Zapraszam was również do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami, a jeżeli chcecie być na bieżąco z różnymi innymi rzeczami związanymi
nic z kanałem Book Please, to też zapraszam Was na media społecznościowe, Facebook, Instagram. Tam się częściej odzywam i Was informuję, jakie książki aktualnie czytam. No i tak, to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bye, bye.